No witam. Dzisiaj na stole od pana Piotra przyjechał transceiver. Polski stary transceiver HA90. Oczywiście na elektrodzie niczego nie ma. A on tak głuchy jak pień. Zaraz zobaczycie. Czekajcie, wiecie co wam powiem? Może ja tutaj tak się zastanawiam, czy kamerę postawić, czy... Zobaczycie jak on jest zrobiony. Jak na tamte czasy. Druga pośrednia jest na UL1221 i tutaj była właśnie cewka spalona, ponieważ ma plus na obudowie. Co zostało w nim zrobione? Może ja pokażę zaraz, tylko tutaj postawię kamerkę. Sprawdzę, czy widać. Widać. Było zrobione tak. Przede wszystkim stabilizator 5V od syntezy. Ta synteza też łapie. To w tej chwili piszczy sygnał z generatora, nie? No jeszcze nie wiem co jest ze smetrem. Prawdopodobnie któraś jeszcze dioda jest upalona. Prawdopodobnie było podłączone minus na obudowę, no czyli a plus na minus, nie? Tu piszczy generator, możemy sobie to przyspieszyć. Sobie odstroimy, żeby było cokolwiek słychać. I jest tak. Wymieniłem stabilizatorek 5V od zasilania układu syntezy drugiego generatora. Pośrednia jest 9 MHz, co wypatrzyłem, wymierzyłem. Tutaj mamy generator VCO. W ten sposób jest generator VCO. Końcówka mocy siedzi tutaj pod tą obudową i zobaczcie na czym jest zrobiona. Na tranzystorze BD354C, czyli zwykły tranzystor audio NPN i końcówka mocy ma 1,5W. Transceiver o mocy 1,5W. Tutaj mamy mikrofon. Takie coś. Naciskamy, to wskazówka leci do końca. Jak puszczamy, to maleje. No i teraz tak. Tu jest RF Gain Vox, czyli automatyczne włączenie nadawania, jeśli ktoś coś mówi. Kontrolki, odbiór, tutaj nadawanie. I właśnie nie wiem dlaczego jest taki motyw. Skala sobie sama rośnie, chociaż po nadawaniu zmalała. I za chwilę sobie sama rośnie. Tak jakbym ładował kondensator, gdzieś któryś kondensatorek przy diodzie. Tutaj są diody od detekcji, tylko nie wiem czy od detekcji jest metra, czy ogólnie od detekcji. Filtr kwarcowy PP9, 9 MHz z Wołny. Z radiostacji Wołna. Bodajże. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. No i dziwna sprawa, że tak rośnie jest metr. Dobra, mczę trochę głośniej. Tutaj coś już zaczęło słychać. Doszedłem. Ceweczka tutaj między filtrem, ona idzie, środkowa żyła do zasilania i ten układ 1221 też wymieniony. No i jest taki motyw, że jeszcze tylko ten S-meter i zaraz będziemy może podłączać. Tutaj mamy ARF. Dobra, dostrójmy się. Tutaj sobie wybieramy częstotliwość, bo to ma zakresy 1 MHz, 3 MHz, 7 MHz. Jak włączymy 2 na raz, 3, 7, to mamy 10. A jak włączymy wszystkie 3, to mamy 14. I tutaj, a jak tym przełączymy na dolny zakres, to mamy w tej chwili wszystkie 324 MHz. Jak włączymy sobie tylko... Tutaj trzeba sobie dodać dwie cyfry, nie? W megahercy trzeba dodać, bo to już jest po przecinku na wyświetlaczu. Jak włączymy sobie... Dobra, zestrójmy sobie najpierw 3. O, bo z generatora 3700 idzie tam. Tylko...
czyli zagadał. Ale jeszcze, oprócz tego, że generator słyszymy, generator strasznie tutaj sieje na boki, także 3700 było. No i tak mamy, no. Zestroiłem te BFO, VCO, tutaj jest na syntezie, także tutaj za dużo nie było strojenia, tylko poziom sygnału. No i co tu jeszcze? Jeszcze zostało właśnie zobaczyć, co się dzieje z tym S-metrem. Bo być może, że faktycznie któraś dioda od detekcji albo kondensator jest ponad naciśnięciu nośnej na moment. Wskazówka maleje, a potem sobie sama rośnie, nie? A wyłączmy jeszcze generator i zobaczmy, czy bez sygnału tak samo jest. Tak samo jest. Czyli jednym słowem jeszcze, a być może, że któryś tranzystor, który jest podłączony, nie mam do tego schematu i do tego schematu nie będzie. Chyba, że ktoś z Was ma, no to bardzo bym prosił na maila. Maila podam pod filmem. Jeśli byłby tego schemat, to bym doprowadził to naprawdę do perfekcji. Zobaczymy, jak on się spisze, nie? Dzisiaj wieczorkiem, bo jeszcze to mamy teraz godzinę, która 18. To już może coś i by było słychać, może ktoś by gadał, ale tak od 20 są fajne rozmowy na KF-ie, także zobaczymy. Fajne, nie fajne, ale są rozmowy. No zobaczymy, jak on będzie odbierał i jak on przy mocy 1,5 wata nada, nie? Do tego przyjechało jeszcze, jak zwykle SMS-y przychodzą, telefon przyjechało, żebym zamontował taką końcóweczkę. Tylko, że do niego nie zmieszczę tej końcówki. Jest to końcówka 80 W na KF. Na dwóch takich tranzystorkach. I nie ma nawet takiej opcji, żeby to weszło, ponieważ tutaj nic, praktycznie tylko ekranowana jest synteza i tamta stara końcówka mocy. I końcówka mocy ma 1,5 W, nie wiem, czy nie będzie za mała, żeby wysterować ten dopał, znaczy ten wzmacniacz. No co, przewinąłem raz, dwa, trzy, cztery filtry, cztery cewki, jeszcze jeden został, jedna ceweczka jeszcze została tutaj ułamana, muszę policzyć zwoje i jeszcze na filtrze. Bodajże od pasma 11, 10 metry, tak? Od pasma 10 metry. Kabelek po kabelku trzeba dochodzić bez schematu. No żeby był schemat, to by było dużo prościej. Także jeśli ktoś ma schemat od czegoś takiego, tak to wygląda. To jest dokładnie KF Transceiver HA90. Prawdopodobnie w świecie radio, bo w świecie radio znalazłem syntezę, no ale synteza działa, oprócz tego, że już wyświetlacz się chrzani albo układy sterujące, bo po włączeniu mamy po pół cyfry, a dopiero jak zacznę kręcić, po prostu przerzucać cyfry, stroić go, to zaczyna łapać mi cały wyświetlacz, ale to było właśnie też z tym spowodowane, że tutaj siedzi na tylnej ściance właśnie ten LM i ten LM był spalony. Tutaj o, jest wylot. Pokazuje mi w mierniku, że to są podwójna dioda. I tak mi się wydaje, znaczy się wydaje, na pewno to był LM, no bo to była stabilizacja na 5 V. No, cała synteza, ja już ją zalutowałem. Ale bym pokazał Wam, jak kiedyś syntezy były robione na układach 7447, 7410 licznik. 700 bramki 4 NAND jest takiej wielkości, a teraz to wszystko jest w układzie wielkości paznokcia, nie? Można zmieścić, no. Dobra, to by było na razie na tyle. Transceiver zaśpiewał, tylko jeszcze zobaczymy, jak on będzie grał, jak on będzie pracował. No i to by było na razie tyle. Następny odcinek będzie właśnie już pokazany z pracy tego transceivera, jak on odbiera. Tu podłączyłem taki mały głośniczek, żeby było coś słychać.
No ale zobaczymy, no. Troszeczkę podregulowałem te BFO, żeby stało nam równo na te 2,5 kHz do dołu, no bo tutaj synteza VXO dodaje, nie odejmuje. VFO, nie VXO, już mi się miesza. Dobra, do następnego odcinka. Pozdrawiam.